Dzień dobry wieczór. Jest drugi dzień października. Do końca roku pozostało 90 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Antoni, Stanimir oraz Teofil. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1940 Niemcy utworzyli getto warszawskie. Getto dla ludności żydowskiej utworzone przez władze niemieckie w Warszawie 2 października 1940 roku, a zamknięte i odizolowane od reszty miasta 16 listopada 1940 było największym gettem w generalnym gubernatorstwie i całej okupowanej Europie. W kwietniu 1941 w obrębie murów dzielnicy zamkniętej mieszkało około 450 tysięcy osób. W wyniku wielkiej akcji deportacyjnej trwającej od 22 lipca do 21 września 1942 około 75% mieszkańców getta zostało wywiezionych i zamordowanych w obozie zagłady w Treblince. W sierpniu 1942 południowa część getta została włączona do aryjskiej części miasta. W części północnej pozostało około 60 tysięcy Żydów. Większość z nich pracowała w działających w gwiazdcie niemieckich zakładach produkcyjnych. Getto zostało zlikwidowane po powstaniu w maju 1943. Po wywiezieniu pozostałych przy życiu mieszkańców do Treblinki oraz obozów w dystrykcie lubelskim, zabudowa dzielnicy żydowskiej została na rozkaz Niemców wzburzona. Łączna liczba ofiar getta warszawskiego szacowana jest na około 400 tysięcy osób, z czego około 92 tysiące zginęło lub umarło w Warszawie, a około 300 tysięcy w obozie zakłady w Treblince i w trakcie dwóch akcji wysiedleńczych. Rok 1944, 60. Dzień Powstania Warszawskiego. W nocy z 2 na 3 października podpisano honorowy akt o kapitulacji powstania. Polski opór zbrojny w stolicy trwał do 30 września, kiedy zaprzestano walk na Żoli Do niewoli niemieckiej powędrowało wówczas prawie 1,5 tysiąca powstańców. W nocy z 2 na 3 października, po 63 dniach od wybuchu walk w stolicy, w Ożarowie przedstawiciele komendy głównej AK i Wehrmachtu podpisali układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, co było równoznaczne z kapitulacją powstania. Na mocy porozumienia 5 października do niewoli niemieckiej trafiło ponad 11,5 tysiąca żołnierzy broniących śródmieścia. Oraz członkowie dowództwa AK z generałem Tadeuszem Komorowskim Borem na czele. W czasie powstania zginęło 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Ogółem ze wszystkich stołecznych dzielnic do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tysięcy powstańców, w tym 2 tysiące kobiet. Historycy szacują, że w czasie powstania warszawskiego mogło zginąć od 150 do 200 tysięcy Polaków, w tym jedynie około 16 tysięcy z nich było żołnierzami. druga Kartki z kalendarza Świat Rok 2006. Pięć dziewczynek zostało zastrzelonych przez szaleńca podczas masakry w szkole Amishów w Pensylwanii. Zdarzenie, do którego doszło 2 października 2006 roku w miejscowości Nickel Mines w hrabstwie Lancaster w stanie Pensylwania. 32-letni uzbrojony mężczyzna z zawodu kierowca wtargnął do szkoły podstawowej prowadzonej przez Amiszów i wziął kilkanaście znajdujących się tam osób za zakładników. Następnie uwolnił ciężarną nauczycielkę wraz z matkami, małymi dziećmi i dziewczynkami. Potem zabił strzałami w głowę na miejscu trzy dziewczynki. Inne postrzelił, z których dwie zmarły w wyniku odniesionych ran następnego dnia, a pozostałe były w stanie krytycznym. Po interwencji policji, napastnik popełnił samobójstwo. W liście i rozmowie telefonicznej z żoną, Roberts wyjaśnia, że jego postępek jest następstwem tego, co zdarzyło się 20 lat temu. Z relacji żony wynika, że Roberts zwierzył się i zostawił informacje w pożegnalnych listach, że molestował wtedy dwoje dzieci, które były z nim spokrewnione. Rok 2009 w powtórzonym referendum Irlandczycy przyjęli traktat lizboński. Traktat lizboński jest to umowa międzynarodowa zakładająca między innymi reformę instytucji Unii Europejskiej podpisana 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009. Przy czym w hierarchii źródeł prawa porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 2 grudnia 2009 roku. Została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria C nr 306 z 17 grudnia 2007 roku. Wersja ujednolicona zmiennych traktatów ukazała się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Seria C nr 115 z 9 maja 2008 roku. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żeby nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu, kalendarium, zbiór wydarzeń historycznych, zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.